Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kuriera Akademickiego. Nasi reporterzy przygotowali dla Was porcję informacji ze studenckiego Poznania. Najwyższy czas zacząć. N jak nieoznakowane przejścia. Krążyła jakaś legenda, ja o tym słyszałem od jakiegoś czasu, że to przejście niby jest legalne, ale postanowiłem, że to sprawdzę w kodeksie ruchu drogowego. T jak targi edukacyjne. Zachęcamy osoby, żeby wstąpiły do naszego zespołu i do naszej uczelni. P jak papier, kamień, nożyce. W ogóle geneza tego jest bardzo ciekawa, bo zaczęło się od tego, że zagrał z kolegą w papier, nożyce, kamień o to, czy zjedzą pizzę czy kebaba. F jak futsal kobiet. Wszystkie portale zaczynają pisać coraz więcej o kobiecej piłce. Wiesz co? Byłam ostatnio na targach. Po warzywa? Sam jesteś warzywo. Na targach edukacyjnych. Ta edukację można kupić? Nie kupić, ale wybrać. Zobacz sam. Dla zdecydowanych oraz tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę wybrać. Dla gimnazjalistów i licealistów w pierwszy weekend marca odbyły się targi edukacyjne. Na wejściu ciekawych świata licealistów witały stoiska zagranicznych uczelni. Dalej rodzima Politechnika Poznańska, która przyciągała maturzystów swoją pomarańczową wieżą. Reprezentuję Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Opowiadam studentom o kierunkach, które są na naszym wydziale, o specjalnościach, o tym, co będzie ich czekać na tym naszym wydziale, czego mogą się dowiedzieć i jaka może być ich przede wszystkim kariera. Nie zabrakło też Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego. Przedstawiciele medycznego zorganizowali pokaz zabiegu resuscytacji. Lokalny folklor prezentowali studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy zachęcali również do aktywności po zajęciach. Reprezentujemy przede wszystkim Uniwersytet Przyrodniczy i zespół ANY, który jest pod patronatem Uniwersytetu i zachęcamy Przyrodniczego. Zachęcamy osoby, żeby wstąpiły do naszego zespołu i do naszej uczelni. Żołnierze, tancerze, chemiczne eksperymenty. Na targach znalazło się coś dla każdego. Atmosfera na pewno fantastyczna i myślę, że każdemu się tutaj podoba, ponieważ można sobie popatrzeć i takie zdrowe zdanie i ogląd wyrobić na temat różnych uczelni w Poznaniu. Mamy nadzieję, że Wy już wybraliście uczelnię dla siebie i jest to dobry wybór. A teraz coś ku pokrzepieniu serc wszystkich, którzy dostali mandat za przejście przez ulicę w nieoznakowanym miejscu. Warto znać swoje prawa i zrobić z nich użytek, tak jak zrobili to studenci Politechniki. Zamiast płacić kolejne mandaty, zgłosili się do władz miasta, by rozwiązać tę sytuację. Z jakim skutkiem? Zobaczcie sami. Studenci Politechniki Poznańskiej od lat skracali swoją drogę na uczelnię i do akademików, przechodząc w nieoznaczonym miejscu na ulicy Kurnickiej. Funkcjonariusze policji karali młodych ludzi mandatami, twierdząc, że przechodzą oni nielegalnie. Było tak do momentu, gdy jeden ze studentów postanowił udowodnić władzom, że przejście przez jezdnię w tym miejscu nie jest równe złamaniu przepisów. Krążyła jakaś legenda, ja o tym słyszałem od jakiegoś czasu, że to przejście niby jest legalne, ale postanowiłem, że to sprawdzę w kodeksie ruchu drogowego. Niełatwo jest jednak walczyć z obowiązującymi przepisami. Raz te mandaty są wystawiane, raz nie są wystawiane. Ja osobiście radzę rozmawiać, może nie kłócić się, nie być ofensywnym, ale wiedzieć, co się chce powiedzieć. Najlepiej pokazać mapę, która jest na naszym profilu facebookowym, że jest 100 metrów. Powiedzieć o tym, że torowisko nie jest wydzielone z jezdni. I takie te dwa argumenty powinny pomóc bardzo w tej dyskusji. Inicjatorzy nie pozostali sami. Rada Osiedla Rataje postanowiła wspomóc młodych. Podobną postawę przyjmują władze Politechniki Poznańskiej. Rada Osiedla Rataje jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ten wniosek, przekazując do pana prezydenta i do zarządu dróg miejskich do realizacji. Jeśli pana prezydenta na to nie będzie stać, to Rada Osiedla Rataje na pewno wygospodaruje te parę groszy, aby takie przejście utworzyć. Przy poparciu władz i samych studentów wydaje się, że inicjatywa odnosi sukces. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pojawienie się przejścia dla pieszych na ulicy Kurnickiej. Jak widać, warto być świadomym swoich praw. Ania, zapraszam cię na kolację. Nie możesz mi odmówić. Zarezerwowałem już stolik. O której? O 20. To nie mogę. Gram z dziewczynami w nogę. Pff, ty w nogę? Żartujesz sobie. No nie, ktoś musi uzupełnić naszą kadrę.
panowie uważają, że piłka nożna to męska gra, a rola kobiety w tym sporcie ogranicza się do zadawania zbędnych pytań o tym, czym jest spalony albo którzy to nasi. W takim razie, co się dzieje, jeżeli na boisko wybiegają same panie? Na pewno nie ma różnic, jeżeli chodzi o wyszkolenie samo zawodników i zawodniczek techniczne. Ja uważam, że dziewczyny pod tym względem nie odstają kompletnie od mężczyzn. Jedyna różnica to wiadomo, siła, szybkość, wytrzymałość. No to jest jakby naturalne, że faceci są silniejsi, wytrzymalsi i szybsi. Natomiast jeżeli chodzi o technikę, nie ma żadnej różnicy. Na ostatnich akademickich mistrzostwach Polski w futsalu kobiet nie brakowało ostrych starć i walki do upadłego. Po ostatnim meczu kadry internauci twierdzą, że przegrywanie mamy we krwi, ale to dotyczy najczęściej mężczyzn. Jak z porażkami radzą sobie panie? Myślę, że gorzej, że każda z nas jest kobietą i bardziej przeżywa pewne rzeczy niż mężczyźni, bo mężczyzna jak to mężczyzna. Coś się stanie i jest okej. Kobieta jednak nie do końca. Być może za kilka lat na ekranach naszych telewizorów będziemy mogli podziwiać same zwycięstwa biało-czerwonych kobiet. Czy futbol w wykonaniu dziewczyn ma szansę stać się jeszcze bardziej popularny? Jest na dobrej drodze do tego na pewno i to widać. Bardzo dobrze. Czytając media, czy w internecie, wszystkie portale zaczynają pisać coraz więcej o kobiecie piłce. Myślę, że jeszcze parę lat ciężkiej pracy przed wszystkimi, ale dojdzie do tego, mam nadzieję. Mimo tego, panie na razie muszą uznać wyższość panów. Jednak jak mawia klasyk, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. 3-4, 3-4, 3-4. Jest. No nie, powinna wziąć udział w mistrzostwach. Jakich? No w papierkami i nożyce. Są takie? No jasne, że tak. Zobacz następny materiał. Z dzieciństwa na pewno pamiętamy różne gry. Na wiele z nich dzisiaj jesteśmy już za starzy, ale są też takie zabawy, które nigdy nie wyszły z mody. Tak właśnie stało się z popularną niegdyś grą papier, kamień, nożyce. Jakieś 2 lata temu jeden ze szczecińskich studentów wpadł na taki pomysł, żeby zrobić Mistrzostwa Polski w PNK. W ogóle geneza tego jest bardzo ciekawa, bo zaczęło się od tego, że zagrał z kolegą w papier, nożyce, kamień o to, czy zjedzą pizzę czy kebaba. Potem powstał ten pomysł, no i 2 lata temu były Mistrzostwa w Szczecinie. Były to ogólnopolskie mistrzostwa, na których zjawiło się kilkadziesiąt osób, a rok później ten sam student, czyli Rafał Polak, który jest tego pomysłodawcą, wpadł na pomysł, żeby zrobić takie ogólnopolskie mistrzostwa. I odbyły się one w 9 miastach w Polsce i w tym roku jest, że tak powiem, tego kontynuacja. Wynaleziona w Japonii gra nie straciła nic ze swojej popularności. Świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń do wielkopolskich mistrzostw. Na finały, tak jak z Poznania, tak jak z wszystkich innych miejscowości, gdzie są eliminacje, pojedzie 16 studentów. Jest to nowość, ponieważ w zeszłym roku było to 8 studentów, zatem w tym roku ten finał zapowiada się naprawdę emocjonująco i będzie mega dobrze. Czy mając taką konkurencję, łatwo jest zostać mistrzem? Jaką taktykę przyjmują zawodnicy, żeby móc cieszyć się ze zwycięstwa? No ja mam chyba taktykę najprostszą z możliwych, czyli nie myśleć. Dosłownie jest do tego stopnia, że jak graliśmy, sędzina nie ogarnęła raz, co pokazałem, ja nie byłem w stanie jej powiedzieć, co pokazałem, naprawdę. Taktyka jest prosta, wygrać. Psychologiczne zagrywki, kontakt wzrokowy to nic z tego, co zapamiętaliśmy z gry w marynarza. Jedno jest pewne, nigdy nie będziemy za starzy na takie zabawy. A przed reprezentantem Poznania finał w Szczecinie, gdzie małoletnie sny o wielkim zwycięstwie mogą się ziścić. A teraz garść informacji z akademickiego Poznania. Jak gotować i odżywiać się z głową? Projekt dotyczący zrównoważonej konsumpcji to odpowiedź na to pytanie. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w dniach 15 i 16 marca. W programie przewidziane są m.in. warsztaty na temat odpowiedzialnej konsumpcji. Całej akcji towarzyszy również konkurs na danie przygotowane w odpowiedzialny sposób. Warto spróbować, warto się wybrać. W końcu nie samym chlebem żyje student. Teraz coś dla spragnionych mocnych oraz mrocznych wrażeń. Od 5 do 13 marca, czyli do najbliższego czwartku, w Centrum Kultury Zamek odbędzie się cykl wystaw, wykładów, spotkań i projekcji filmów w ramach projektu Pora na Skandynawię. Tym razem wszystko oscylować będzie wokół mrocznej odsłony tego regionu północnej Europy. Ceny biletów na poszczególne seanse filmowe wynoszą od 1 do 10 zł, czyli w sam raz na studencką kieszeń. Po więcej informacji zajrzyj na stronę internetową Centrum Kultury Zamek lub na Facebooka.
Jeśli przeczytałeś już wszystkie książki ze swojego regału i nie wiesz, co z nimi zrobić, projekt Czytelnisko ma dla Ciebie wspaniałą propozycję. 15 marca w godzinach od 16 do 18 na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek odbędzie się targ. Każdy z Was będzie mógł wymienić się swoimi książkami. Akcja jest bezpłatna, uczestniczyć w niej może każdy, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie co najmniej jednej przeczytanej pozycji ze sobą. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak działa Twój mózg? Jak odczytuje język migowy, jak walczy z uzależnieniami i czym różni się mózg dziecka od mózgu dorosłego? To tylko niektóre tematy wykładów przygotowanych przez Polską Akademię Nauk z okazji Światowego Tygodnia Mózgu. Wszelkie tajemnice tego organu będziesz mógł zgłębić od 10 do 14 marca między 17 a 19. Wykłady odbywać się będą przy ulicy Wyspiańskiego, ale można je także oglądać przez internet. Zastanawiasz się nad swoją naukową przyszłością? Nie wiesz, jaką uczelnię wybrać? Nie przejmuj się. Trwa 12. edycja targów edukacyjnych ACI. Zainteresowane osoby w wieku od 15 do 25 roku życia mogą, nie ruszając się z domu, zaczerpnąć informacji na temat uniwersytetów, uczelni ekonomicznych, medycznych czy przyrodniczych z całej Polski. Wydarzenie trwa do 31 marca. Na tej stronie internetowej. Zapraszamy. To wszystko na dziś. Oglądajcie nas na YouTubie i odwiedźcie nas na fejsie. Zapraszamy też na stronę TVP Poznań. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć.